Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Lorelei. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście nasz problem, że tak powiem, z dzieckiem. To nie najlepszy pomysł, okej. Mieliśmy... Co mieliśmy zrobić? Proszę, nie pamiętam. O. Jacy jesteście słodcy. Aha. I patrz, przestała płakać. Okay? Wszystko gra? Yeah. Tak, no... I am. Wszystko gra, ale... But the smell, zapach jest bardzo mocny. Oh, sure. O, jasne. Yes. Zaraz to załatwię, Zach. I'll sort it out, Zach. Just give me a daj mi minutkę. Dobra. Mieliśmy się coś tutaj rozejrzeć chyba, prawda? Coś, żeby... zrobić pieluszkę. Pokój George'a. Kim jest George? To pokój kolegi Zaka. Chyba nie ma go w domu. Dobra. Jak tu schludnie. Pudełko chusteczek. Nie, nie trzeba nikogo od razu oceniać. To tylko pudełko chusteczek. A, fab, fab. Dobra, weź. Mamy chusteczki. Fapu, fapu i do piachu. Przedpokój. To miejsce jest tak jak lustrzane odbicie naszego mieszkania. Tak. Tylko George ma tu, gdzie ma pokój Lorelei ogólnie. Ale tu jest wyjście. Tędy można dojść do drzwi wejściowych. O, czyżby coś? Nie. Po prostu długie wczytywanie. Je, ale na TV-ka to mają sporego. I Wika to mają sporego. Drzwi do mieszkania Zaka. Zajrzyj przez dziurkę. Coś tu jest? Nic. Czyli to może być dosyć istotne. Otwórz drzwi. Lepiej zostanę tutaj, gdzie jest bezpiecznie. Dobra, czyli tu nie chcesz, jasne. Rozumiem. Pokój George'a nie. Tu jest kuchnia, a to jednak nie jest lustrzane odbicie, bo kuchnię my mieliśmy chyba tutaj. A może? Ej, nie, no to wychodzi na to. Tak, lustrzane odbicie. To pokój Zaka jest tu, gdzie pokój Lorelei, to ja kłamałem. Łosiukista jestem. Łazienka chłopaka. Nie mam wielkich oczekiwań. O kurwa. Nie mam papieru toaletowego? Typowe mieszkanie chłopaków. To drzwi do łazienki. Nie potrzebuję na razie toalety. To tu Zach trzyma swoje przybory do mycia. Nożyczki. Owszem. Sądzę, że będę potrzebować nożyczek. Weźmy. Nie, nie ma tragedii, no. Starej taśma by się przydała. Dobra, co tu jeszcze mamy? Jaki tu jest syf? Tu jest syf. Ten papier świetnie wchłania wszystko za mokre. Pamiętam reklamy tego papieru. Ponoć wchłania szalone ilości płynów. Już wiem, z czego będzie pieluszka. Czy pieluszka? Z czego będzie dodatek do pieluszki? Ktoś chyba bawił się magnesami na lodówce. Lorelei. Ooo. Sweet. No, Zach chyba naprawdę mnie lubi. No, no, no. Aha, nie możemy tego użyć niestety, no ale wiemy więcej. Naprawdę tak nas lubi. Dobra. Mamy to, co chcieliśmy, więc tak. Połączmy nożyczki. Tym. Teraz wyciąć dwie dziury na małe nóżki Bethany. Siup, siup. I dziurki są dwie. Gotowe. Dobra. Następnie, tu już mamy wszystko. Papierowy ręcznik. Połączmy z tym. Te kuchenne ręczniki powinny zapewnić Bethany dużo chłonności. Perfekt. Perfekt. Dobra.
I przydadzą mi się do wytarcia Bethany. No właśnie, chcę to zrobić. Masz już te pieluchy? Mam wszystko. Daj mi ją, Zack. Oto szczęśliwy Bobas. Trudno pojąć, jak taka urocza istotka może wydzielać taki okrutny zapach. Wiedziałem. Kto to może być? O tej porze? Nie mam pojęcia. Sprawdźmy. Co to jest? I znów długi loading. Tu się masa skryptów hoduje. Użyj. Zajrzyj przez dziurkę. Policja. Kto tam? Policja. Proszę otworzyć. Okej. Dobry wieczór. Jestem starszy sierżant Mendy. Otrzymaliśmy wezwanie od jednego z sąsiadów. Ponoć pod budynku była jakaś rozruba. Czuliście coś? Tak. To ja mieszkam pod siódemką. Dobrze. Jak się nazywasz? Laura Wood. Ten? To twój chłopak? To tylko kolega. Tak, proszę pana. Zack to mój sąsiad. Pan z grubej rury. Tak, proszę pana. To co? Pogadam o tym później, Zack. Rozumiem. O, tylko powiedzcie mi, co się stało. I nie bądźcie tacy przerażeni. Jestem tu, aby wam pomóc, nie zastrzelić. Moja mama powiesiła się w łazience. Bardzo mi przykro, panno Ur. I John śmiał się z niej, jak już nie żyła. Kim jest John? Jej partnerem. Nigdy nie stronił od przemocy, a ona nawet nie potrafiła mu się postawić. Rozumiem. Proszę mówić dalej. Więc zaatakował mnie i Zacka. Powalił nas na ziemię. Zemdlałam, a kiedy się ocknęłam, John napełnił wannę wodą. Zemdlał do niej moją małą siostrę. On chciał ją utopić. Jezu. Czemu miałby zrobić coś takiego? Ponieważ jest debilem? Naprawdę nie mam pojęcia. Może jest po prostu wariatem. Był. Zawsze jej nie cierpiał. Nie zostałby z nami, gdyby mama nie zaszła w ciążę. Dla Johna, ta mała dziewczynka była tylko ciężarem. Problemem, którego chciał się pozbyć. Rozumiem. Mów dalej. My próbowaliśmy go powstrzymać. Wtedy upadł i uderzył głową o toaletę. Myślę, że nie żyje. Wyglądało to paskudnie. Wyciąłem dziecko i uciekliśmy tutaj. Dlaczego nie zadzwoniliście na policję? Ja... Nie wiedziałam, co robić. No i bałam się, że zabierzecie moją siostrę do domu dziecka i... Panno Wood. Jesteśmy policjantami, nie porywaczami dzieci. Ale... Gdzie ona jest teraz? W moim pokoju. Jest bezpieczna. Rozumiem. Dobrze. Plan jest taki. Ty, młody człowieku, zostaniesz tutaj i przypilnujesz dziecka. Panno Wood, ty pójdziesz ze mną. Dołączymy do mojego partnera w twoim mieszkaniu. Pasuje wam? Naprawdę nie mam ochoty tam wracać. Teraz nie mam już chyba czego się bać. Oj, coś tu jest nie tak. Dlaczego tak od razu wyskoczyła z tym wszystkim? Follow me. Za mną.
Tu jest coś nie tak. Co? Nikogo tu nie ma, panno Wood. Ale to niemożliwe. Była tu. Wisiała na zasłonie od prysznica. Widzę ślady krwi na toalecie. To tu John uderzył się w głowę. Mówiłam panu. Trzymaj się za mną. No, wyciągnąłeś i schowałeś? Kuchnia. Chodźmy. Nie chowaj tej broni. Czysto. Chodźmy dalej. Sprawdźmy sypialnię. Gibbs! Za drzwiami. What? No żartujecie sobie ze mnie teraz. Jebany Rambo. Alkoholik Rambo. Do tego się nie spodziewałem. Tego się zupełnie nie spodziewałem. Pierdolę. Wykończył dwóch gliniarzy i Lorelai. Ile tu jest trupów? Rosberry Lane. Okej. Manekin. Dlaczego te manekiny wszędzie ze mną podążają? Popatrz na głowę manekina. Dlaczego te manekiny wszędzie ze mną podążają? Aha, to samo. Zamknięte. Popatrz na dłoń. Weź papierosy. Miranda Gold? Dobra. Obejrzyj. To nie te, które paliła mama? Miranda w końcu. Śpioszki Bethany. O, Bethany. Kochana mała siostrzyczko. Dobra, mamy cztery groby. Tak, to jest grób matki. Zwisa z niego wisielcza pętla. To jest grób Zaka. Wszędzie rozpoznam tę głupią czapkę. To jest grób... To nie jest grób, to jest jakaś pała nasza. Taka mała trumienka. Bethany. Jest na nim czarny krzyż, a kawałkami czerwonej tkaniny owinięte dookoła. Może tu jest nasz. Dobra, co mamy? Mamy śpioszki Bethany, tak? Czyli myślę, że papieroski idą tu.
mamusi. Książki do Bethany. Idziemy dalej. Brakuje nam dwóch przedmiotów jeszcze. Dziwne pudełko. Wygląda na jakąś dziwną zabawkę. Ło! Jakiś mamy tutaj dziwny myk. Robiliśmy sobie na razie, bo chyba jeszcze to nie jest moment. Parasol. To parasol Zaka. Co on tutaj robi? Weź to. Obstawiam, że to będzie nasz identyfikator. Raczej nie Zaka. Tam ktoś jest. Kim jesteś? Ktoś jest na górze. Prezent. Prezent od znajomego? Ale czemu? Co to jest? Róża. Jest podobna do tej, którą noszę we włosach. Wygląda jak jedna z drewnianych zabawek Bethany. Zack nie spał całą noc, żeby dać mi ten parasol. Chyba, że po prostu oglądał Netflix. Dobre pytanie. Rosemary Lane. Dobra. Tu po prawej nie mamy przejścia. To jest pewne. Dużo nie mamy, no. Czyli tak, myślę, że jednak, jeżeli chodzi o to, no to w tym grobie damy sobie różę. Tutaj damy sobie parasol. Mamy klucz. Myślę, że to jednak nie nasza ręka. A kim był ten nieznajomy? I co on tam robił? O, jest pytanie. Dobra, manekin. Popatrz na głowę manekina. Połącz klucz. Zabawkowy pociąg. Mamy komplet chyba, lokomotywa i wagonik. Ale co my mamy z tym zrobić? No, nie mówcie, że mamy podciągnąć tą lokomotywę tutaj. Nie, przepraszam, przecież tu mam... Dobra, fakt. Fakt. Dobra. Czyli to jeszcze nie to? Nie rozumiem, gdzie to miało iść, ale okej. Trochę za mało dźwięków, moim zdaniem. I klocki się pobagowały, biedne. Jakieś przejście? Nie. Nie ma. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy bardzo wielką krzywdę tutaj wyrządziło. Dobra robota, Lorelai. Ty mnie znasz? Kim jesteś? Ty ojciec. Nazywam się Jimmy. Jimmy podróżnik. Teraz, kiedy już otwarłaś drogę, jest pewne miejsce, które chciałbym ci pokazać. Możemy porozmawiać po drodze. To będzie raczej długi spacer. To z pewnością się opłaci. I zanim zapytasz, tak, możesz mi ufać. To on powiedziała ta stara wiedźma. Och, ona dużo gada, ale uwierz mi. Nie jestem jej przyjacielem. To nie znaczy jeszcze, że będziesz moim. Jasne. Ale co jeśli ci powiem, że znalazłem sposób, żeby ją zniszczyć? Zakończyć ten koszmar raz na zawsze, a nazwę sobie z powrotem do prawdziwego świata. W takim razie będę uważnie słuchać. Więc chodźmy. Niedługo zejdzie słońce.
A ten nie jest jej ojciec. No dobra, tylko tak, pytanie. Od kiedy my z neutralnego zrobiliśmy się po pierwsze przyjacielem Królowej Czerwi, a teraz wrogiem Królowej Czerwi? Bo ja nie widzę, żeby ona nam cokolwiek zrobiła jeszcze złego. Nie była ani tak naprawdę dla nas niemiła. Tak naprawdę jedyne, co zrobiła, to nas przywróciła do życia, tak? I nie pamiętam, czy ona nawet czegoś od nas chciała. Chyba nie. To nie było tak jak na przykład The Cat Lady, gdzie musieliśmy tam zrobić jakieś zadania, tak? To nie było tak jak The Barnhouse Lane, gdzie musimy również jakieś zadania wykonać, żeby się uleczyć. Nie. To po prostu jesteśmy uleczeni, tak? I tyle. Więc dlaczego w jednej chwili staliśmy się wrogiem Królowej Czerwi? Bo Lorelai nie ma prawa jeszcze wiedzieć, że ona jest zła. My nie mamy jeszcze prawa wiedzieć, że ona jest zła. Ja sam nie wiem, czy ona jest zła. Dobra, może opowiesz mi coś o sobie. To znaczy... Jimmy podróżnik nie do końca tłumaczy, czemu jesteś tu ze mną. Po śmierci. Ja... podróżuję we śnie. Zawsze to robiłem. Co? Wiesz, na początku to było nawet fajne. To noc trafiałem do różnych dziwnych miejsc. Na początku myślałem, że to tylko sny. Nieprawdziwe. Ale nie. Moje ciało zostało w łóżku, ale mój umysł, moja dusza, czy cokolwiek to jest, uwalniały się. We śnie byłem duchem. Wszystko, co widziałem, przydarzyło się gdzieś komuś naprawdę. Aż pewnej nocy trafiłem tu. I od tamtej pory nie mogę się obudzić. Więc jeśli ty jesteś tym dobrym, a ona tą złą, to czemu zwróciła mi moje życie? Bo wiesz, to było całkiem fajowe. To wszystko tylko część gry, w którą gra. Wiedziała, że zginiesz ponownie. I że nie będziesz miała wyboru i w końcu zrobisz wszystko, czego zażąda. I uwierz mi, nic co nadaje nie jest za darmo. Tak czy inaczej, nie chcę próbować cię przekonywać. Zrozumiesz, kiedy zobaczysz, czym ona naprawdę jest. Tak. Może. Ale kiedy zobaczę prawdziwego ciebie? Prawdziwego mnie? Cóż, on leży sobie w łóżku pogrążony we śnie. Tam, w prawdziwym świecie. Jeśli w końcu się nie obudzi, nie ma wielkich szans na przeżycie. Więc dokąd idziemy? Do tunelu. To stamtąd przyszedł diabeł. Diabeł? Masz na myśli Królową Czerwi? Jak sama wolisz. Ona ma wiele imion. Ale imiona to tylko imiona. Naprawdę nie znaczą nic. Wow. Brzmisz dokładnie tak jak ona. Powiada Jimmy podróżnik. Jak ją jeszcze nazywają? Nie no, wiecie co? Ja wiem, że Królowa Czerwi jest zła, więc ja mu poniekąd zaufam. Jak ją jeszcze nazywają? Ludzie, którzy tędy przechodzą, zawsze chcą wiedzieć. A ona za każdym razem daje inną odpowiedź. W zasadzie to dziwne, ale... słyszałem nawet raz, jak użyła imienia Lorelai. Co jest w tym tunelu? Tam ukrywa się prawdziwa Królowa Czerwi. Przypuszczalnie od zarania dziejów. Stara kobieta jest tylko jej marionetką. Jej dom przy polu słoneczników? Nieprawdziwy. Jak dla mnie wydawał się bardzo prawdziwy. Pewnie. Ale uwierz mi. To wszystko tylko sen, wewnątrz snu. Ta prawdziwa Królowa Czerwi. Jaka ona jest? Sama wkrótce zobaczysz. Nie jestem nawet pewna, czy chcę. Nie. Nikt nie chciałby. Ale teraz, gdy już tu jesteśmy, to może być twoja jedyna szansa, żeby wygrać tę chorą grę. Jak?
zabijając ją raz i na zawsze. Oj, chyba wiem, dlaczego w Barnhouse Lane nie było królowej czerwi. Coś mi się wydaje, że tu uzyskamy odpowiedź, dlaczego Barnhouse Lane wyszło jak wyszło. I dlaczego w Barnhouse Lane mieliśmy kota, a nie królową czerwi. Jak możemy zabić coś, co nawet nie istnieje? Kozef to. Ta kobieta wydaje się przyjazna, ale mnie nie oszuka. Nie chcę jej zabijać. Jak możemy zabić coś, co nawet nie istnieje? How can we kill something that doesn't even exist? O, ona istnieje. Ta prawdziwa ona ukrywa się w tunelu. Ale stary, jesteś dokładnie taki sam jak królowa czerwi. Tyle słów, ale tak naprawdę nie mówisz nic. Chcesz, żebym weszła do tunelu? To powiedz mi, co mam zrobić. Przygotowałem bombę. Bombę? Tak. Ogień to jest słaby punkt. Ach, sama nie wiem, Jimmy. Nie przepadam za bombami. A co, jeśli się nie zgodzę? Ten zawsze pozostaniesz jej niewolnikiem. Tak jak wielu przed tobą. Dotarliśmy. Weź to ze sobą. Oto bomba i zapalniczka, żeby zapalić ląd. Zaraz. Ty nie idziesz ze mną? Nie. Chciałbym. Ale nie wolno mi wejść do tunelu. Czemu nie? Wyczułaby mnie od razu. Nie jestem martwy jak ty. Ja tylko śpię. No dobra, tylko to takie trochę dziwne. Miałeś mi tylko coś pokazać, a nie od razu tutaj, nie wiem, kamikadze. Bomba i zapalniczka. Jest trochę do niczego, ale może wystarczy. Zapalniczka, którą dostałem od Jimmy'ego. Powinnam nią zapalić ląd. Mogę już to połączyć? Nie. Szybkie info, dobra. Idziemy. Metro. Pytanie, czym jest prawdziwa królowa czerwi? Bo tego w Decathlady nie mieliśmy. Ten kamień może się przydać. To jest bardzo ładny kamień. Zabój. Ciekawe, co to robi. Odpowiedź brzmi nic. Przynajmniej na razie. Okej. Ale poczekajcie. Wydaje mi się... Tylko w The Cat Lady, Susan... W pierwszej scence... Wychodziła z tunelu. Ten tunel się na nią walił. Ale to nie był tunel kolejowy. To był tunel taki, wiecie, samochodowy. Uszkodzona ściana. Coś jest po drugiej stronie ściany. Słyszę jakieś dźwięki dochodzące zza niej. Chciałbym być na tyle silna, by ją powalić, ale nie jestem. Zawalony tunel. Tunel jest zablokowany stertą gruzu i zerdzewiałych metalowych części. Tej przeszkody nie pokonam. Przynajmniej nie bez użycia bomby. Ale mieliśmy użyć bomby na nią. Czy nie? A ja się cofnę, no bo nie chcę jakiegoś endingu stracić. Zapytajmy się go, może on nam odpowie. Aha, nie mamy wyjścia, okej. Dobra, no to chyba musimy to zrobić. Więc to zróbmy. Uszkodzona ściana. Z kamieniem? To chyba nie zadziała. To też nie. Pierdolę to. No jedyny sposób, żeby wysadzić królową czerwi. Dobra. Puszka z puszki. Bomba z puszki po zupie. Dobra.
No, ale wyjdź stąd. Bomb has been planted. Po prostu super. Dał mi po prostu zapalniczkę. Kamieniem? Nope. Też nie. Połącz? To chyba nie zadziała. No dobra, ale jak to zrobić? To nie najlepszy pomysł. Nie. Mamy wyjść? Też nie. Ja bo ja nie widzę niczego, co bym mógł użyć w sumie. Nie zadziała. To też nie. No ja muszę próbować chyba, okej. Nie. Ej, to trochę nie rozumiem. Okej. To było głupie. To było naprawdę głupie. To mi się nie podobało. Ta zagadka była głupia. Przepraszam, panie twórco. Jestem tak duży, że mogę się przez nią, że mogę przez nią przejść. To mi się nie podobało. Rozłączone rury. Ta część jest oderwana. Może uda mi się to naprawić. To jest rura. Brakująca część. Choć raz nie musiałem daleko szukać. Lorelai, gdzie ty sobie tą rurę wsadziłaś? Wanna. Wanna pełna taśmy izolacyjnej? Może wezmę kawałek? Właściwie czemu nie? Nie, to wygląda jak jakieś czarne maski. Na razie jeszcze nie. Obrzydlistwo. Ale to głośne. Jakiś silnik parowy. Nie chcę zaraz, kurczę, stracić jakiegoś endingu. Ja wiem, że ja jestem straszny panikarz. Wyłączmy to. Czemu ty idziesz w lewo, jak tylko zakręcisz? Zobaczymy, czy się w ogóle zakręciło. Chyba nie. Nie, to dalej jest jak było. No to chyba musimy wziąć. No trochę nie rozumiem tego wyboru. Może jednak trochę wezmę. Właściwie czemu nie? Rura. Taśma izolacyjna. To chyba nie zadziała. Dobra. Tyk. Otaśmowane. I gitara. Dobra. I odpalmy zawór. O, a to mi już coś przypomina. No pewnie, że mi coś przypomina. Ten nie wydaje się całkiem zepsuty. Może uda mi się go uruchomić. Ale jeśli wciąż jest na chodzie, nie uruchomię go bez klucza. Kurde, no to jest Susan. Znaczy była tu. Pewnie padł z karetki. Nie potrzebuję tego. To jak na kroplówki. To element wyposażenia karetki. O, to troszeczkę jak Silent Hill. Blokuje wyjścia z tunelu. Blokuje wyjścia z tunelu. Zamknięte. To jest karetka Susan. Coś tam jest na górze. Ale co? Nie dosięgam. Nie problem.
Twoja głowa, Lorelai. Z kluczem wbitym w oko. To moja odcięta głowa. Oczywiście. A co innego mogłoby to być? Może uda mi się nim uruchomić jedno z tych aut. Trochę poszanowania dla głowy. Dobra, na razie nie chcę, tylko chcę zobaczyć, czy może kartkę uruchomię. To nie najlepszy pomysł, okej. Okay. Mogę użyć klawisza w prawo, żeby przepchnąć. Nadal mogę to robić. No cóż. Słyszę odgłosy maszyn dochodzące z drugiej strony. Wiesz, to jest pomieszczenie królowej czerwi. Symbol na drzwiach wygląda znajomo. Jestem pewna, że już go widziałam. Jest zamknięte. No, widziałaś Lorelai na pewno w domu królowej czerwi. To prawdziwa królowa czerwi? Chyba mnie nie widzi. Może jest ślepa. Wow. Ten tutaj wydaje się coś trzymać. Dziwny klucz. Nie będzie już tego potrzebował. Weźmy to. Potwór. Czy to rzeczywiście prawdziwa twarz królowej czerwi? Jeśli zniszczę to coś, może wszystko znów wróci do normy. Wielka. Lorelai? Gdzie jesteś, Lorelai? Przeniosło nas do jej domu. Okej. Ciekawe. Więc to jest prawdziwa twarz. No właśnie, to jest ten symbol. Widnieje dziwny symbol. Mamy klucz. Lorelai! Przyjdź do mnie. Pięknie się, jeśli będę majstować w tych drzwiach. Lepiej spróbuję później. No dobra. Będziemy dmuchać? Czyżby? Tak. Córka marnotrawna wróciła. To zajęło ci tyle czasu. Poznałam pewnego gościa. Mówi, że nazywa się Jimmy Podróżnik. Ja poszłam chyba złą drogą. Nie jestem twoją córką. Dobra, wiecie co? Ja bym na razie po prostu dawał głupią. Ja poszłam chyba złą drogą. Powinnaś bardzo uważać, Lorelai. Nie mogę zawsze cię chronić. A są tu miejsca, których naprawdę nie chcesz oglądać. Czyli ja wyglądam, jakbym się bała. Będę bardziej uważać. Daj mi spokój, nie jesteś moją matką. Będę bardziej uważać. Po prostu łatwo się zgubić w tym dziwnym świecie. Trzymaj się z dala od złych dróg, moja droga. Moje zaufanie ma swoje granice, a beze mnie
Nigdy nie pokonasz tego pasożyta, który zniszczył twoje idealne życie. Nie nazwałbym go może idealnym, ale tak, wiem. Parasite. Wiercie, Decat Lady? No, tak, tak. Dałam się oszukać. Daj mi kolejną szansę. Tym razem jej nie zmarnuję. Poznałam pewnego gościa. Nie, nie mówimy nic o Jimmy. Dałam się oszukać, czy daj mi kolejną szansę? No właśnie. Dałam się oszukać. Naprawdę? Bez tego pijanego nieudacznika? Tę marną imitację człowieka? Dałaś jemu się przechytrzyć? No cóż. Albo powinnaś się bardziej starać, albo jest sprytniejszy niż myślałaś. A, następnym razem upewnię się, że rzeczywiście nie żyje. Dobra, następnym razem upewnię się, że rzeczywiście nie żyje. No cóż, jeśli nie ty, to kto? Z pewnością nie oficer Manley. Tak, możesz naprawdę polegać tylko na samej sobie. Proste. Jeśli chcesz, by John zapłacił za swoje winy, będziesz musiała zabić go swoimi własnymi rękami. A, daj mi kolejną szansę. Tym razem jej nie zmarnuję. Tak. Ale powiedziałam ci już, że kolejna szansa nie będzie za darmo. Tego chcesz? Żebyś zagrała w małą grę. Sama gram w nią od bardzo dawna. Potrafi być bardzo emocjonująca, o ile odpowiednio się nastawisz. Ale to powinna być dla ciebie dobra lekcja w życie. Wymaga poświęceń. Okej, w grę. Lubię gry. Ale najpierw chcę, żebyś pojęła, że stawka jest wysoka. Widzisz te wszystkie świece? To ludzkie życia. Wszystko jest dobrze, dopóki płoną. Ale tutaj niekiedy wystarczy najlżejszy powiew, by je zgasić. A te trzy, o tu, są szczególne. Pierwsza płonie dla mojej Bethany. Niewinnej i bezbronnej. A w środku jest Zaka, twojego nieśmiałego adoratora. I w końcu twoja, Lorelai. Twój ogień zgasł, oczywiście, ale możemy sprawić, że znów zapłonie. Już raz to zrobiłyśmy. Niech zgadnę. Znowu chcesz, żeby coś ci przynieść. Nie, cena wzrosła, moja droga. Mówiłem, że tak będzie. Mówiłem. Zadanie, które dla ciebie mam, będzie tym razem o wiele trudniejsze. Widzisz te zgaszone świece na stole? Wybierz jedną. Zgaszone świece. Tyle świec, którą mam wybrać. Zapal ją, Lorelai. Gdzie mogę ją zapalić? Użyj świeca dzy. Podejrzewam. A jednak nie. Dobra, musimy ją zapalić, ale pytanie gdzie? Od kominka. Głupie.
Zrobiłam, co mi kazała. Zapaliłam świecę. A więc zobaczmy, jaką historię opowie nam płomień. A, to ktoś, kogo już znasz. Matka. Kucharz. Jego imię to Al. Ja nie pamiętam go. Tak, to imię brzmi znajomo. To jest kucharz z ośrodka. Tak, to imię brzmi znajomo. On pracuje w domu starców, prawda? Tak. Nigdy nie zamieni się ze sobą słowa, ale teraz poznasz go lepiej niż ktokolwiek inny. Czemu właśnie on? Co jest w Alu takiego szczególnego? Och, nie ma w nim nic szczególnego. To tylko smutny mały człowieczek, który za bardzo lubi pić. Jego życie rozpada się już od dawna. Próbuję to naprawić, ale ty postarasz się, by mu się nie udało. Jak nie mam to zrobić? A jeśli tego nie zrobię? Jeśli tego nie zrobię. Życie za życie, Lorelai. Myślę, że ten adorujący cię młodzieniec całkiem dobrze wyrówna wtedy szale. Lub mogę zamiast niego wziąć Bethany. Czy to zabolałoby cię bardziej? Twój wybór, Lorelai. Poświęcisz ich życie za człowieka, którego ledwie znasz? Czy zwyczajnie pomożesz mu w tym, czego tak bardzo pragnie? Ostatni raz, porządnie się napić. To powinno Alowi wystarczyć. Czy to aż takie złe? Jak niby mam to zrobić? Staniesz się niewidzialną siłą w jego życiu. Duchem, podążającym za Alem, gdziekolwiek się uda. Spróbuj szeptać do jego ucha. Posadź złe myśli w jego głowie. Czasem to wystarczy, by popchnąć ich ku upadkowi. I nie wahaj się czasem coś zniszczyć. W końcu on nie będzie w stanie cię zobaczyć. Bądź jego nieszczęściem. I spraw, by się napił. Uwierz mi, choć Al może wydawać się miły, on naprawdę nie zasługuje na dobre zakończenie. Czy ja naprawdę mam na to czas? Moi bliscy mnie potrzebują. Oni mogą poczekać. Masz więcej czasu, niż ci się wydaje. A teraz przejdź przez lustro, moja piękna księżniczko czerwi. Tym teraz jestem? No dobra. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Lorelai. Trzymajcie się, miłego dnia, wieczoru. Hej, hej. Maybe you can help me. Yeah, well, I'm